Tematem dzisiejszego nagrania będzie polski chmiel Octavia. Jestem bardzo zainteresowany tym, jakie efekty Octavia dała w piwie, ponieważ no, z racji tego, że jestem piwowarem, zamierzam w tym roku również przetestować tą ciekawą polską odmianę. To właśnie to piwo będzie dzisiejszym bohaterem, czyli taki zefirek, niewinnie wyglądający. Nie ma podobieństwa do mnie, no niestety. A krótko mówiąc, Octavia Pale Ale jest to piwo ważone przy udziale chmielu jednego, czyli Octavii. Oczywiście zasyp to słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, słód pszeniczny, chmiele właśnie Octavia, drożdże US05, czyli po amerykańsku, ekstrakt 13% wagowo, alkohol 5%. No cóż, zobaczymy, co tutaj Octavia dała. Jeżeli chodzi o zapis, no to czytamy o tym, że jakby dawcą chmielu jest oczywiście Paweł Piłat. Oczywiście, no bo jest to taka niepisana postać, znana postać w świecie chmielu. Zaskakujące połączenie owoców tropikalnych, nut kwiatowych, przywodzących na myśl kwiat róży oraz hibiskusa. Wszystko dopełniono przyjemną, krótką goryczką. Krótką. Nazwę wybraną przez fanów browaru w ankiecie na naszej stronie skrywał Piotr Nisio. Dobrze, zanim jednak przejdziemy do degustacji, chciałbym Wam przeczytać, nie wymądrzać się, ale przeczytać pewne rzeczy o chmielu Octavia. Otóż jest to chmiel, mam tu dane z Instytutu Jung z Puław. Jest to odmiana goryczkowa. Wyhodowana na drodze krzyżowania rekombinatów łączących w sobie cechy odmian Brewer's Gold, Northern Brewer i dzikiego chmielu męskiego, pochodzącego z terenu byłej Jugosławii. Rok rejestracji 96 rok. Szyszki jasnozielone, średniej wielkości około 3 cm, wydłużone. Listki przelegające, dość luźno ułożone na osadce, osadka bardzo delikatna. Aromat intensywny, nieco ostry. Termin zbioru połowa września. Stabilność alfa kwasów w trakcie przechowywania jest średnia. Jest wrażliwy na uwiąt infekcyjny. Mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, ale w bardzo małym stopniu. Dobrze nadaje się do zbioru maszynowego. No więc cóż, no zobaczmy. Aromat intensywny, nieco ostry. Przejdźmy wobec tego do degustacji Octavia Pale Ale z browaru Olim. Etykietka bardzo letnia, bardzo jasna i lekka, niosąca ze sobą taki właściwie powiew, taki zefirek. Delikatny wiaterek, kapsel czarny, nagazowanie słabe. Faktycznie, hibiskus. Generalnie aromaty są ewidentnie kwiatowe. Bardzo przyjemne. No, powiedziałbym nawet, że aromat jest hibiskusowo-różowy. No proszę, no tak, kwiaty róży oraz hibiskusa. Super. Naprawdę świetna sprawa. Chmiel generalnie powinien być w szyszce, aczkolwiek... Dobrze, kolejny. Zagadkowy pale. Trochę wzbudzę pianę. No piana, szczerze powiedziawszy, jest taka sobie. Obrączkuje słabo, a zbudowana jest również słabo. Tak, dosłownie. Kolor bardzo przyjemny, złoty. To, co słyszycie w tle, ten odgłos, to jest White IPA-ka, która obecnie fermentuje na gęstwie US05. No właśnie, tutaj też mamy drożdże US05. No tak się to piwo prezentuje. Aromat, wygląd również bardzo przyjazny dla oka. Oprócz piany, której krótko mówiąc nie ma. No muszę powiedzieć, że aromat jest świetny. Zachęca mnie to do zakupienia tego chmielu.
bądź w innej formie go dostania i przetestowania. W zasadzie single hopa. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo mocno zaskoczony pozytywnie. Proszę, jaki lacing. Niby piany nie ma, ale dobrze, przejdźmy wobec tego do smaku. Piwo doskonale współgra z aromatem. Piwo jest lekkie, ciało określiłbym na średnie, nagrodzenie bardzo słabe, średnie w kierunku słabego. Słuchajcie, te aromaty mnie zabijają, szczególnie różany olejek. Ja myślę, że plato jest idealne, 13 stopni to jest świetna sprawa. Generalnie przydałoby się nawet 12-12,5 na okresy letnie. Jestem pod wrażeniem lacingu, czyli tych koronek, śladów, które zostawia piana na szkle. Piana, której nie ma. Naprawdę, gdyby tu było dodane trochę, jest tutaj słód pszeniczny, bo nie pamiętam. No nie ma. Pilzneński, monachijski, no jest słód pszeniczny. No. Jeżeli chodzi o podstawę słodową, która wynika ze słodu monachijskiego, średnio ją czuć. Goryczka jest faktycznie krótka, treściwa. Powiedziałbym, że w pewnym sensie jest na pewno przyprawowo i w pewnym sensie ostro. Tak ciut pieprznie, ale spoko. To nie jest coś, co może przeszkadzać prawdziwemu hopheadowi. Praktycznie, no nie, no nie oszukujmy się, tutaj aż takiej goryczki jakby wyczuwalnej nie ma. Piwo jest bardziej wytrawne, ale na końcu, ale niesie ze sobą w pierwszych łykach słodycz. Myślę, że świetna propozycja na cieplejsze okresy. Teraz zbliża się okres, no, krótko mówiąc, ocieplenia klimatu. Wobec tego polecam Wam szczerze Octavia Pale Ale. Myślę, że w tej chwili dla mnie jest to chmiel numer jeden w naszym polskim piwowarstwie. Zaraz za nim generalnie umiejscowiłbym Sybille. Wszystko się zgadza. Aromat jest intensywny, również nieco ostry. Chmiel goryczkowy, który nie niesie za sobą jakiejś takiej porażającej goryczki. A więc myślę, że rośnie nam u mnie nowy top 3 polskich chmieli, czyli Octavia, Sybilla i Junga. To są na dzień dzisiejszy, oprócz tych tak zwanych w cudzysłowie szlachetnych odmian jak lubelski czy marynka, w tej chwili taka nowa, wspaniała polska fala chmieli. Pawle, dziękujemy, ja Tobie dziękuję za dostarczenie chmielu do tego piwa. Dzięki temu rzesze w naszym kraju mogą poznać moc Octavii. Przerażająca moc w aromacie, jest świetny, delikatny, subtelny, różowo-hibiskusowo-kwiatowy. Tak bym ocenił ten aromat i to piwo. Kolor idzie w parze z tym wszystkim, nie ma zawiesiny, jest delikatnie opalizujący, ale w miarę klarowne. Myślę, że naprawdę wysoko bym umiejscowił to piwo w polskim krafcie, nawet 9 na 10. W aromacie 10 na 10 jest po prostu, jak na polski chmiel jestem bardzo, bardzo zaskoczony pozytywnie. Pozdrawiam.